Witajcie na kanale Dzieciaki testują. Dzisiaj opowiem Wam o książce Mazurscy w podróży. Bunia kontra Fakir. Jest to książka wydawnictwa Wilga i ona swą premierę ma 15 maja, więc szybciutko Wam ją pokazuję, ponieważ my już przeczytałyśmy. Historia ta jest opowiadana z punktu widzenia 11-letniego Jędrka Mazurskiego. Jędrka, który wybiera się z rodziną na wakacje. Jadą do Hiszpanii, ale jadą przez całą Europę, w jedną i w drugą stronę sporo pozwiedzają. Jędrek początkowo nie jest zbyt zadowolony tym, że jadą na wakacje, ponieważ pieniądze, miał nadzieję, że te pieniądze, które rodzicom udało się odłożyć, przeznaczone zostaną na remont jego pokoju. No, ale wybrali się na wakacje. Mało tego, zabrali na wakacje kuzynkę Jędrka, Marcelę, której rodzice w tym roku nigdzie nie wyjeżdżali. No i rodzice Jędrka zaproponowali, że zabiorą Marcelę ze sobą. No i zabrali też babcię, na którą mówią Bunia, i ono tutaj, o niej właśnie tutaj jest zapis Bunia kontra Fakir, ponieważ babcia usłyszała, że wybierają się do tej Hiszpanii i tak z łezką w oku stwierdziła, że ona zawsze chciała tam pojechać. Wybrali się w końcu w podróż samochodem zapakowanym po sam dach praktycznie. Tutaj zostało to bardzo fajnie zobrazowane. I pierwszy przystanek mieli we Frankfurcie. Tutaj możemy zobaczyć też takie, można powiedzieć, ich zdjęcia z tej podróży. We Frankfurcie pierwsze, co właśnie im się rzuciło w oczy, to były palmy. I dalej, gdy zwiedzali Frankfurt, to Bunia z Jędrkiem znaleźli fakira. O, jest fakir. No jest to, wiecie, ten taki fakir, który na jakimś tam mechanizmie się opiera, a nie naprawdę lewituje w powietrzu, i on czeka na pieniądze. Babcia tutaj chciała mu pomóc, myślała, że on aż skrętu kiszek dostał od tego, że tak siedzi, i chciała temu fakirowi pomóc. I w tym momencie rozpoczęła się ich, chyba można powiedzieć, przygoda z fakirem i z ludźmi fakira, którzy będą ich w cudzysłowie prześladować przez całą podróż. Na końcu okaże się, albo nie będę Wam może zdradzać, kim ten fakir i ci jego ludzie byli, kim się okazali, że właśnie byli. W każdym razie, o, tutaj są ludzie tego fakira, oni przez całą, można powiedzieć, Europę ich, na nich trafiają. Tutaj, po każdym rozdziale mamy takie podsumowanie, można powiedzieć, no nie podsumowanie, po prostu kilka słów o mieście, o tym, co tam zwiedzali. Tutaj akurat Frankfurt, frankfurterki oraz kilka przydatnych zwrotów po niemiecku. Super rzecz, naprawdę super sprawa, żeby tak po troszku chociaż poznać miasto, w którym oni akurat się zatrzymali. Później jechali do Francji, pojechali do Francji, tutaj znowu napotkali fakira. I tutaj również na końcu jest miasto, w którym się zatrzymali, kilka przydatnych zwrotów po francusku. No i krótki taki właśnie opis, bardzo króciutki, tego miasta. Przygód, jakie oni przeżyli podczas tej podróży, no nie da się tutaj w skrócie opowiedzieć. Jest tego naprawdę ogrom, ogrom. Zwiedzili bardzo dużo miast, byli w Hiszpanii, byli we Włoszech. Bardzo dużo się dzieje, naprawdę dużo się dzieje. Jest to książka przygodowa, można powiedzieć. I aż chciałoby się ruszyć w ślady Mazurskich i również zwiedzić to wszystko, co oni tam zobaczyli. I na pewno, gdy kiedyś się wybierzemy w podróż po Europie, zwiedzimy również te miejsca, które tutaj Mazurscy podziwiali. Co ciekawe, w środku znajdziemy unikalne zdjęcia z podróży z prywatnego archiwum autorki. Poza właśnie ilustracjami są też zdjęcia, więc warto przeczytać, warto, bo jest to książka wciągająca. Nie oderwiemcie się od niej tak prędko, naprawdę fajnie i miło się czyta. No i jak już mówiłam, chciałoby się ruszyć w ślad za Mazurskimi i też to wszystko zobaczyć, no może poza przygodą z fakirem, która jednak momentami była
No nie chcę za dużo zdradzać, nie będę mówić o tej przygodzie, bo nie chcę za dużo zdradzać treści książki. Więcej zdjęć książki i co nieco jeszcze poczytać będziecie mogli o niej na blogu, w opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam i dziękuję już za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.